Miłość to tornado emocjonalne, które wciąga nasze ego i porusza nasze zmysły. Eros wywraca porządek, przerywa spokój, dotyka istoty rzeczy, nadaje ton, po czym wycofuje się i znika. Po mocnym wejściu i fajerwerkach usuwa się w cień. Pozostawia nas jednak z obietnicą. Zakochany jest dezorientowany, został ustrzelony przez erosa. Bóg miłości jest jednak nieuchwytny, nieosiągalny. Rzuca czar, dotyka duszy, tworzy zamęt, porywa nas i wciąga w taniec życia i śmierci. Zanim zgłębimy działania erosa, zatrzymam się na chwilę przy wątku, który dotyczy większości osób. Spora część ludzi uważa, że aby czuć się dobrze, należy kochać samych siebie. Okej, okay, z grubsza rzecz biorąc, można się z tym zgodzić. Niemniej jednak w naszej idei miłości własnej jest coś perwersyjnego, coś błędnego, bo często myślimy, że miłość własna to po prostu podobanie się sobie. Podobanie się sobie oznacza, że posiadamy pewien idealny obraz siebie i robimy wszystko, żeby ten obraz stał się realny. Przykładem może być tutaj chęć bycia szczupłym, no bo jak będę szczupły, to będę podobał się sobie i w końcu pokocham siebie. Takie myślenie jest błędne i prowadzi nas w ślepy zaułek. Krótko mówiąc, mamy ten model w głowie i kurczowo się go trzymamy. Próbujemy za wszelką cenę pokochać ten wyimaginowany idealny obraz samego siebie, który tkwi w naszej głowie. Jeśli to się nie udaje, to tylko dlatego, że się sobie nie podobamy. No i mamy problem, ale nie dotyczy on samej miłości, tylko ideału, który chcemy osiągnąć. Problemem są wyobrażenia, które cały czas mamy w głowie na temat miłości własnej i miłości wobec innych. Jesteśmy cały czas zakochani w tych wyobrażeniach, w iluzji miłości. To uda, bo przecież w miłości do wyidealizowanego obrazu, siebie czy drugiej osoby nigdy nie odnajdziemy spełnienia. Eros sprawia, że czujemy się zdezorientowani, prowadzi nas w nieznane, jest nieprzewidywalny i uczy nas tańczyć i z bólem i z radością. Eros oczarowuje nas i sprawia, że nie poznajemy samych siebie. Jesteśmy zakochani. To jest właśnie Eros i jego moc łączenia wszystkich rzeczy w magiczną całość. Eros to siła, która daje nam nowe życie. Przeobrażamy się i stajemy się niejako nowym bytem, otwartym na odrodzenie i zmianę. Zmiana ta dokonuje się w duchu konfliktu, który pojawia się w życiu zakochanego. Zakochany jest dezorientowany, zmienia się jego życie, które teraz przypomina statek bez sternika na morzu w trakcie sztormu. Czuje się totalnie zagubiony, porażony prądem miłości. Oto Eros jego magiczna siła. Eros rozświetla naszą duszę, sprawia, że kwitnie w nas miłość. Pamiętacie mit o Erosie i psyche? W tej opowieści oblicze Erosa jest niewidoczne, ukryte w mroku. Psyche jako najpiękniejsza z kobiet ma szansę, by poznać uczucie miłości i rozkoszy. Warunek jest tylko jeden: nie może zobaczyć twarzy Erosa, który tak bardzo uwielbia mrok. W ciemnościach Eros ukazuje w pełni swoją moc i siłę, burzy spokój zmysłów, mąci myśli, burzy ład i jednocześnie dotyka jądra egzystencji. Przeobraża się w dar i znika. Oczywiście psyche doznaje uczucia miłości i rozkoszy w ciągu wielu pojnych nocy spędzonych z erosem. Ale nie może ujrzeć twarzy kochanka, w końcu łamie ten zakaz i wpada w tarapaty. Powinniśmy śmiało podążać na spotkanie z erosem, pełni ufności, nie zadając pytań, nie myśląc, nie racjonalizując, nie identyfikując. To arcytrudne zadanie, bo jesteśmy więźniami myślenia. Chcemy zrozumieć, wyjaśniać, udowadniać. Nie ufamy naszemu instynktowi, naszej intuicji. Nie ufamy erosowi, ani wskazówkom, które nam daje. Ile razy zdarzyło nam się mówić, że on lub ona chce tylko seksu, że to tylko przygoda seksualna. W żadnej poprzedniej epoce nie rozróżniano seksu od miłości. To w naszych czasach seks jest traktowany jak towar, a miłość owszem, fajna rzecz, czasami się zdarza. Wierzymy w to, że spotykamy kochanków, że spotykamy miłość, ale w rzeczywistości spotykamy się z erosem. To On gości w naszej Alkowie. To On przynosi nam obietnicę. Jaki jest Jego sekret? Jaką tajemnicę skrywa Bóg miłości? To proste. Należy otworzyć się na miłość. Bezwarunkowo. Bez szukania jej oblicza w ciemności. Tak jak mówi o tym mit. To oznacza, że musimy iść na spotkanie z Erosem, zapominając, kim jesteśmy. Bo to nie ja kocham. Nie ja pragnę. Nie ja odczuwam przyjemność. Nie ja jestem bohaterem. Nie zakochujemy się w osobie, w jej fizycznej powłoce. Zakochujemy się w czymś wnętrzu, w tańczej energii, którą ono skrywa. Energii nieznanej, która nie ma twarzy, nie ma kształtu i nie ma imienia. To jest właśnie eros. Niezdefiniowany, nieokreślony, nieodkryty. Bóg miłości jest tornadem emocjonalnym, który porywa nasze ego, Dzięki jego magicznej mocy ego przekracza swoje granice. Eros zaczarowuje nasze ego, rozbija je, by mogło zintegrować się na nowo. Oblicze Erosa pozostanie nieodgadnione. Nigdy go nie ujrzysz. Eros wciąga cię w otchłań piekielnego raju, gdzie obok siebie bytą ekstaza i desperacja, smutek i radość, wolność i zniewolenie. Gdy nadchodzi Eros. To należy mu ustąpić. Ego musi oddać mu pole, obdarowując go niemyśleniem, brakiem planów, brakiem strategii. To całkowita zmiana perspektywy. Musimy poczuć wszystko, co posiadamy, wszystko, co znamy, by eksplorować nieznane. Gdy zrozumiemy i zaakceptujemy tę dynamikę duszy, to zyskamy autentyczność. Jeśli to prawda, że poznajemy świat poprzez uczucie miłości, to w takim razie powinniśmy otworzyć się na nowe doświadczenia, na to, co nieznane. Jeśli szukasz sensu życia, to musisz docenić wartość życia innych ludzi, rozkoszować się, delektować się przebywaniem z nimi, bezinteresownie. Zatem do dzieła, zaufaj Erosowi, pozwól się mu odnaleźć. Zapraszam Cię na konsultację. Aby umówić się na pierwszą rozmowę, wypełnij formularz na mojej stronie. Link znajduje się w opisie filmu. Znajdziesz tam również inne materiały, które pomogą Ci w rozwoju osobistym. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, to zostaw komentarz, i kciuka w górę. Dziękuję.